Dzień dobry. Witam ciepło i przemile wszyscy moi oglądacze. Dziś kwadratowy autograf w kwadratowej oazie. Moimi gośćmi dzisiaj są... Przedstawcie się proszę. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Anders. Po prawej stronie, a w środku... I ja, Wojtek, dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że przyszliście tutaj do mnie. To nam jest super mega miło, że możemy gościć. Że tak. Będziemy sobie... I mamy taką ładną kanapę. Tak, ruchową. Właśnie. Bo to, drodzy moi widzowie, dzisiejsi goście chcieli bardzo sobie nagrać we dwójkę, ponieważ razem nagrywają modnych bohaterów. Bardzo fajna seria, polecam oczywiście, zobaczcie sobie. Bo fajnie. Czyli Minecraft na modach. Czyli Minecraft na modach z bardzo dobrym poczuciem humoru. Oglądałem, wiem, także... Aż za bardzo. Także naprawdę z czystym serduchem można polecić. Kochajcie nas. Najpierw poproszę, załóżmy sobie buciki. Jasne. Żebyśmy mogli polecieć. Ja na razie hełmu nie włączam. Próbuję nagrywać to w takich szaderkach bardzo mocnych, ale potem sobie zmieniłem na inne. W każdym razie najpierw was zapraszam w pewne jedno miejsce. A, dobra. Idę. To chodźcie za mną. Biegnę. Maciek! Laming! Jest laming! Laming! Aha, dobra, czyli laming. Ten odcinek może trwać dłużej niż zamierzałem. Laming i wszystko jasne. Laming i wszystko jasne. Ja proszę selfie. Mua. No. Dobra. No to tu mam takie ognisko jeszcze na przykład. Płonie ognisko w lesie, a ja sukonar niesie. Dobrze. Tu chciałem wam pokazać, że mamy też taki mod, który jest bibliokraftem. Niestety chłopaki nie widzą customowych obrazków, ale tu jest... To zobaczycie sobie u mnie na odcinku. Taka ramka duża jest u mnie. Taka duża ramka, dobrze. A tam chciałem wam pokazać, co ja tutaj robię. Każdy mój oglądacz, który zdecyduje się oglądać mnie dalej, dostaje blok diamentu. Naprawdę? Nie widziałem u nikogo w życiu jeszcze czegoś takiego i to jest... mój bloczek diamentu ze wszystkimi oglądaczami. Tutaj jest moja pozycja na YouTube'ach. Sobie zawsze to zmieniam, a tutaj mamy diaksiwa. Oczywiście muszę to zmienić, bo troszkę przyszło. No. Fajnie. Przygotowane jest miejsce 100 na 100, czyli milion. Dobra. Zobaczymy, czy to wyjdzie. W każdym razie przejdźmy do autografów. Do miejsca. Czy pamiętacie, jak polecieć za domkiem? Lecimy, dalej? Oczywiście. A to nie tak, wiem, to. Mniej więcej, ale widzicie na minimapie, więc to mi wystarczy. Ja już nie widzę. A ja tu w chmurach przeleciałem. Boże kochany, jaki ten szader jest fajny. Wojtek, jak ty szybujesz w ogóle. No oczywiście. Machasz tymi racicami? Też możecie napisać w komentarzu, czy chcecie, żebym zostawił ten szaderek, żebym sobie na nim grał. No jak chcecie, to będę musiał lepszą kartę graficzną kupić. Ale to wszystko dla was. Coś tu było, halo chyba. Oczywiście jak mnie zgubicie, to telepniecie się, no ja już jestem. Nie, ja już jestem koło Purposa. Też już jestem. To ja już jestem w miejscu, gdzie wybraliście sobie ja miejsca. Ja chcę kołać mojej Danusi koło mojej żony, koło mojej Madzi. Bardzo proszę. Madziu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, buziaczki. Maciek wybrał to miejsce, tak. Wojtek wybrał. Znaczy ja nie miałem... czyli ja mam to tutaj, dobrze, bo tak. ja nie mam w ogóle prawa głosu. Nie, no wybrałeś! Nie. Wybrałeś! Halo! Teraz zobaczymy jeszcze technicznie, czy działa. Elegancko. No i drodzy moi oglądacze, to ja sobie już tak na chwilę stanę i powiem wam tak. Tutaj buduje Wojtek, tutaj buduje Maciek, będą pytania. Dzisiejszy odcinek będzie składał się z dwóch odcinków, podzielę to, dlatego że nie będzie czasu na jednym odcinku zadać tylu aż pytań. Więc będzie to tak, że zadam połowę pytań jednemu, połowę pytań drugiemu na tym odcinku, a potem na drugim będzie to dokończone. Chłopaki oszukują. Jak to oszukują? No bo jak jedna osoba jest, no to jedna osoba ma 30 minut, wszystkie pytania i wszystkie budowle, cała budowla jest w 30 minut, a wy macie w takim razie godzinę na budowlę. Dabla. Nie, no myślę, że ja nie wiem, czy ja się wyrobię z moim, bo jeżeli ktoś mnie zna i wie, to ja uskuteczniam andecyzm, czyli tak zwane budowanie na przekór. Nie, czyli sztukę jak nie budować Minecraft. Tak, tak dokładnie. Drodzy moi, ja sobie wyłączę te niestety szaderki, bo tu się zrobiło bardzo ciemno. Ja sobie zrobię je po prostu inne, te wcześniejsze, a na tych ewentualnie będziemy sobie coś innego nagrywać, bo one są takie ładne, ale takie na tych sobie będziemy nagrywać. Tak. Dobrze, no to poproszę was, zacznijcie sobie powoli budować, ale zanim oczywiście poproszę was, żebyście zbili tabliczkę, bo tabliczka jest napisana for sale.
Tak. Bo ja wam tutaj zapłaciłem 2 miliony dolarów, żebyście do mnie przyszli przecież, nie? Tak, i no, mam coś tutaj złożyć, tak? I złóżcie napis, że to ale wy. Ale co, ja sobie po złym, bardzo złym kursie przesłałeś, bo tego jest mniej niż powinno być, ale to wiesz, to spokojnie. Ach, ta inflacja. Tak, co mam tu napisać? Że to ty, tylko coś fajnego od siebie. Coś, ja tu budowałem, napisałem, albo ja tu byłem, ja tu, coś. Proszę coś bardzo, możesz podziwiać. Przejrzę. Serduchem dostałem. Tak. I tutaj. O, ja tak zrobiłem. Fajnie. Coś napisał Gargamoniu, ty? A nie wnikaj. A halo, ty masz tam swoje. Ale to no, potem. Jaka lampucera. Wiesz, po prostu wszędzie musi zajrzeć, wszędzie dziura. O nie. A ty mam tutaj dużo więcej do oglądania, bo teraz nagle panów jest dwóch. Tak. Fajnie. W ogóle też wiecie, na jaki fajny pomysł wpadłem? Jak będę miał urodziny, zaproszę sobie z wszystkich swoich autografodawców. Mam nadzieję, że jakoś da to radę zorganizować i zaproszę wszystkich na tort. Piszemy się. To myślę, że może być takie fajne, ale nie wiem, czy to tak będzie wymagało dużej logistyki dobrej, ale może? Może akurat? Ale może się uda? Może będzie, fajnie będzie by było? Będzie dobrze. Tak. Dobrze. Myślę, że pierwsze pytanie, ale pierwsze pytanie jest tak do obydwu z was. Mhm. Do obydwojga. No. Wiem, że jedna i druga osóbka ma koty. No ja także mam koty. Mamy. I czy koty są dla was przypadkową przygodą w życiu, czy bardziej rozmyślnym, zaplanowanym działaniem? Bo do kotów połacie nieskończoną miłością. Szczerze, to u mnie to było na takiej zasadzie, to jeszcze było dawno temu, kiedy byłem w gimnazjum, po prostu ojciec z mamą zrobili mi niespodziankę. Bo zawsze mieliśmy psy, zawsze mieliśmy koty, zawsze coś się u nas działo, papugi, jeża nawet miałem, słuchajcie. Jeża miałeś, o. Tak. Po prostu kiedy zabrakło nam naszego psiaka kochanego, mama stwierdziła, że po prostu coś musi się kręcić pod nogami, no bo to jest takie fajne, kiedy coś jest, jakiś czworonuch, prawda? No i tak oto zjawił się Czesław Pers. Pewnej nocy Pers przyjechał do mnie. Tak, bardzo go pokochałem. O nie, Jasu, nie działa mi terminalek. O, no już działa. Zaraz będzie działał na pewno, bo on tak działa, nie działa. U Wojtka jaka sytuacja? Znaczy, u mnie to było tak, że też miałem w sobie psa. Potem właśnie było jakoś tak, że przez koło roku go nie było. No i potem mojej sąsiadce urodziły się małe koty. I ja tam chodząc do mojego właśnie tam sąsiada w odwiedzinę, właśnie tak mi się spodobało i tak trułem mamie, trułem. W pewnym momencie właśnie jak już tam trochę podrosły, to właśnie sąsiadka go przyniosła. I właśnie położyła, pamiętam, mojej mamie na kolanach i ten kot momentalnie zaczął mruczeć i usnął. Więc moja mama po prostu... Dobra, bierzemy w ciemno. Na drugi dzień pojechaliśmy do zoologicznego, kupiliśmy wszystko co potrzebne i, i no i tak jest cynamon rudzielec jeden. Tak. Czyli trochę z przypadkiem, ale zapałaliście miłością. Tak, bardzo. Tak. Czyli takie bardziej jedno z drugim. Dokładnie. No dobrze, kolejne pytanko. Maćku. I Jasu. Jak zaczęła się twoja przygoda z komputeryzacją? To znaczy z komputerami, w którym... Zaraz. W którym roku swojego życia dostałeś pierwszego peceta? Czy pecet był w ogóle pierwszym jakimkolwiek komputerem, czy wcześniej były jakieś Amigi, Commodore, jakieś takie Pegasusy? I jeszcze takie drugie pytanie w tym pytaniu. Czy uważasz, że dawkowanie czasu spędzanego przed komputerem przez rodziców jest właściwe i potrzebne w procesie wychowawczym? Więc tak, moja przygoda zaczęła się od tego, nie wiem, miałem kurczę może 4 lata, żeby cię teraz nie skłamać, i dostałem tak zwaną grę telewizyjną, czyli to jest chyba Commodore. Kaczki, te sprawy, strzelanie do telewizora. To Pegasus. Tak, Pegasus, aha, dobra. Natomiast potem na komunie od wujka chrzestnego dostałem PlayStation 1. I Crasha trójeczkę od razu z tym PlayStationem. Także zagrywałem się niemiłosiernie razem z ojcem, ale zawsze chciałem mieć bardzo komputer. No niestety to były takie czasy, że nie zawsze było na wszystko wszystkich stać. Niestety kiedyś były inne czasy. I swój pierwszy komputer, żeby was nie skłamać, dostałem chyba w 4. klasie podstawówki? Aha. Tak, także tak to wyglądało. Trochę później.
Tak, ja w czwartej klasie podstawówki, albo w piątej, jeżeli się nie mylę. W drugiej gimnazjum dostałem. Tak. Natomiast nigdy nie miałem czegoś takiego, że miałem dawkowany czas przed komputerem. Nigdy nie miałem kary tak naprawdę na nic. Mama zawsze mówiła, że byłem wychowany bezstresowo i wyrosłem na porządnego człowieka. Zgadzam się z tym. Jakoś potrafiłem rozgraniczyć to, że jest szkoła, że jest nauka, że jest wszystko. No i nie potrzebowałem dawkowania tak zwanego. Ale czy uważasz, że raz na kiedy, jak się taki rodzic powie, nie, już za dużo odrób lekcje, to jest raczej potrzebne? Tak, jeżeli ktoś bardzo przegina z internetem, z grami, ze wszystkim, myślę, że jak najbardziej tak. I trzeba mieć we wszystkim umiar. Ja, wiesz co, może też tak miałem, że po prostu miałem ten umiar jakby w sobie wbudowany, że tak powiem. I nie było z tym problemu z moimi rodzicami, wiesz? I dlatego. Dobrze mieć po prostu umiar. Tak, podsumowując. Taka konkluzja, dokładnie. Umiar najważniejszy jest. Wojtku. To znaczy tak, jeżeli chodzi o moją przygodę z komputerami, to ogólnie zaczęło się od tego, że musiałem nauczyć się tabliczki mnożenia, żeby dostać swój pierwszy komputer. O, fajnie. Teraz, motywacja. Tak, oczywiście do tej pory nie umiem, ale to nieważne. Czego nie umiesz? Tabliczki mnożenia. 8x6. Nie wiem. No, ja na pewno zapiszę mnożenie. Bardzo fajna metoda. Ale ja też zawsze muszę pomyśleć. 48. 8x6? Nie. Gdzie? No dobrze, to się, mówię. 48. To się, chyba, 48. To się nawet rymowało. No ja już nie pamiętam. Od tego są kalkulatory. To prawda. Dobrze. No, więc u mnie to było właśnie tak, że dostałem za tabliczkę mnożenia i nie pamiętam dokładnie, czy to czasem nie było z przejścia z trzeciej do czwartej klasy. No i tak po prostu, no, od tej pory się właśnie zaczęła taka, taka pełnoprawna przygoda ze wszystkimi różnymi grami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwszy był PC, czy jakieś wcześniejsze inne, jakieś takie znaczy mniejsze? Nie. Wcześniej oczywiście był Pegasus i w sumie tylko Pegasus, bo potem właśnie był komputer. Tam jeszcze były jakieś przygody tam z Commodore chyba, czy tam z jakimiś innymi takimi też konsolami. Ale głównie właśnie w PC-cie się pamiętam zakochałem najbardziej. Nie też... wierzę. I też pamiętam pierwszą moją grę, która była i to jest po prostu najlepsza gra mojego dzieciństwa, czyli Kapitan Pazur. O tak, Wojtek jest na kanale i Wojtek niemiłosiernie lami. Tak, jedna z takich trudniejszych gier, ale całkiem fajnych, więc no tak to po prostu pykło. Wojtku, widziałem mini techniczna rzecz, że niszczysz sobie ręką, oczywiście tutaj w środku masz coś takiego jak Atomic Dissembler, czyli rozszczepiacz atomowy, który jest takim multinarzędziem i możesz nim sobie... Ale wiesz co, ja to wszystko, to jest weona, więc weona się szybko niszczy, no także... Tylko, że to będzie cholernie długie, znaczy wysokie. No, u mnie też. Bardzo dobrze, bo widzę, że Wojtek butuje za szybko. Naprawdę? Jezu, ja mam dopiero Wojtek podstawę, o czym, co tam wyprawiasz? Halo! To ja tak będę wolno. No dobrze, to teraz przejdę do kolejnej tam części, bo tam było o dawkowaniu, tak? Tak, właśnie. To ja przyznam się szczerze, że miałem nieraz szlaban na komputer, bo siedziałem za długo. Co prawda ja internet na przykład w domu miałem bardzo późno, bo bodajże chyba w drugiej klasie gimnazjum. No to tak jak ja myślę. Tak, i faktycznie jak coś tam się działo, jakieś coś przeskrobałem czy coś, to zawsze było, masz szlaba na komputer! Na 3 dni albo na tydzień. I faktycznie miałem tak, że to było zabierane, nie? Więc, no było jak było. Ale czy dawkować? Moim zdaniem, jeżeli faktycznie ktoś przesadza bardzo, w sensie takim, że nie wiem, chodzi na przykład do szkoły, a nie śpi, tylko gra w coś, to faktycznie tak trzeba. Tak, to jest to potrzebne, no. No bo trochę tak, no nie bardzo. A teraz pytanie do Wojtka jest takie, czy jest coś, z czego czerpiesz inspirację do codziennego nagrywania? No już jest jednak prawie te 4000 filmów przez te mniej więcej, no już prawie 6 lat. O, ze mnie. Czyli sporo tej inspiracji, jeszcze chwilę. No zazwyczaj jest tak, że wstajesz rano z pełną głową pomysłów. Nie, moja czy głowa jednak nie jest pełna, dopóki się... wpertujesz internety z bliżej nieokreślonego źródła, może innego jakiegoś szukasz tematów do nagrywek. Znaczy wiesz co, powiem ci tak. W moim wypadku to już jest na tyle taka rutyna, że jak ja się budzę, to ja od razu wiem, że muszę na przykład nagrać tą serię, zrobić to, tamto i owanto, więc tak szczerze powiedziawszy, to już jest taki totalny nawyk i jako takiej inspiracji w 100% nie mam. Oczywiście Maciek tutaj i cała też nasza ekipa nam bardzo pomaga w tym, żeby właśnie jakieś coś nowego wymyślić. Natomiast głównie to się tak po prostu bierze. Tak. To jest ciężko wytłumaczyć, ale tak jest, że po prostu już na tyle długo się w tym siedzę i na tyle długo to wszystko robię, że po prostu no to już tak samo nagle przychodzi, tak?
Poruszmy temat jedzenia. Maćku. O tak. O. Rozmawialiśmy. Się bardzo wypomnieć. Rozmawialiśmy wcześniej. I wiem, że przygotowujesz sobie posiłki. Tak. No tak, nie tak. Jest ci to obce. Absolutnie. Nie, jakże? Jakżeby nie. I podejrzewam, że potrafisz upisić jakieś różne fajne, wykwintne potrawy. Co ugotowałbyś nowo poznanej dziewczynie, jakby powiedziała, że przychodzi do ciebie pierwszy raz i to z mamą i musisz te dwie panie ugościć? Szczerze? Co ja by wiem, to było? Ja wiem. Co? Co bym zrobił? Powiedz. Makaron z tuńczykiem. Nie, właśnie nie. Jak to nie? Nie. A mnie tym przywitałeś. Ale nie, przywitałem cię pizzą, halo. Nieprawda. Wiesz co, Jasu, szczerze, ja bym zrobił bardzo po prostu moje ulubione devolaje z żółtym serem topionym w środku. Topionym, aha. Topionym, do tego szyneczka tam też zwinięta. Ja sobie lecę gdzieś, zaraz wracam, leć, coś wam przyniosę. Lekko przysmażona. Aha. Tak, żeby była fajna taka chrupiąca. Oczywiście cały devolaj na patelni. Do tego ziemniaczki prosto z pieca, upieczone, nie ugotowane, nie usmażone. I to, co uwielbiam najbardziej, czyli mizeria. Mizeria. Myślę, że moja wybranka serca i jej mama byłyby w niebo wzięte, jakby posmakowały kuchnię Jandeca. A ja zapytam, czy do mizerii oczywiście dokładasz troszeczkę cukru? Odrobinkę? Tak. Daję tam troszeczkę cukru, żeby to miało balans idealny. Daję też cebulki. Cebulka także też jest, tak? Tak, jest cebulka, jest przepyszna. Mniam. Myślę, że można aż by... Aż się zrobiłem głodny. Myślę, że właśnie można by to tak zorganizować. Nie mów mi, że zrobiłeś devolaje dla mnie. Teraz tam jakieś jedzenie przyniesie, na pewno. Tak, na pewno. Wiedziałem. O. No tutaj, i mała anegdotka, jeżeli chodzi o mnie. Ja bardzo często wiem, kto o czym myśli. Też mi się zdarza, tak. I czasem mam po prostu tak, że po prostu trafiam od razu. Jak ktoś o czymś tylko myślę, że coś mi przyniesie albo coś, to ja od razu wiem, co to jest. No to, co wam przynoszę do jedzenia? Burgery na bank. Kebaby. Ha! Albo kepsy, tak. Jestem głodny. Dobrze. To jedzony, jak ja już znam swoją planszę dokładnie, kurczę, na wylot. Proszę. Widzisz? Bardzo. Co ja tu przyniosłem? Co to jest? Czekaj, wciągam. Jezu, Wojtek, to jest Oreo. Nie mów. Aha. No. Proszę bardzo. Ja nie wierzę. Oj, ale mi teraz zrobiłeś dobrze, Jasu. Oreo. I chleb z Nutellą. Tak. Jeszcze tutaj masz takie. Dla każdego po jednej. To już na jakby na drugie danie. O, czyli tutaj, tak? O, to o. Jeszcze cookie. Takie. Jeszcze takie. To nie cookie, tylko pizza. Okay, dziękować. Będzie smacznie jak u mamy. Tak. I jeszcze frytki i burger. O, to bardziej dla Maćka, bo ja tu tak się... Maćku, żeby ci nie znikło. Lecę, biegnę. Dobrze. Dziękuję. Ojej, jak to gościu. Bardzo dobrze. Jak wszyscy moi widzowie wiedzą, ja często jeżdżę do jakichś właśnie Pizza Hutów, manekinów, maków. Więc tak, ja się tego jedzenia jakby nie boję, jem i się tego przyznaję i nie udaję, że nie, co tu ja nigdy mogę. Ja też, ja lubię, no rzeczywiście raz na kiedy lubię, chociaż no wiem, tak. Zdaję sobie sprawę, że to jest niezdrowe, to jednak lubię. Oczywiście. Ale co zrobiłem, niezdrowe. Włączyłem stoper mniej więcej no tam po 10 minucie nagrywania, także teraz nie mam pojęcia, która jest minuta, ale miło się leci, więc myślę, że Wojtku, zaciekawił mnie twój ten film, który jest najbardziej popularny. Jest to Let's Play z gry Vice City, może ja się obrócę tutaj. I to jest to w ogóle 15 odcinek. Tak, studio filmowe. Pamiętam. I studio filmowe. Nawet. Tak, i on ma 1,4 miliona odsłon. Co więcej powiem, na drugim miejscu jest film, który ma 700 tysięcy odsłon. Jest to pierwszy z serii San Andreas. Co dosyć dziwne, że to tak. I teraz nie mogę się po sobie doczytać, ale to nieważne, bo ja wiem, o co chodzi mi. Powiedz mi, dlaczego 15 odcinek z Vice City ma więcej niż pierwszy z San Andreas? Co tam jest w tym odcinku takiego się podziało, że to tak wyszło?
Jasu, musisz wejść i zobaczyć. I ja powiem tak. Znaczy ja wiem, no ale... Jeżeli chodzi o YouTube'a, to nie będę ukrywać, że z nim bywa bardzo różnie. I to wszystko, co się dzieje, jak filmy są, powiedzmy, promowane i tak dalej, zależy od tego, jak dużo osób na niego wejdzie, jak dużo zostawi tam, powiedzmy, tą łapkę, czy komentarz, czy udostępni. I no, czasem tak jest, że niekoniecznie te pierwsze odcinki z danych serii nam jakby wbiją się do góry, tak? No, z reguły jest tak, że pierwszy odcinek serii zazwyczaj jest najbardziej oglądany. No niby właśnie wtedy, tak. Tak, i wtedy widz decyduje, czy właśnie go obejrzeć. Czy nie. Natomiast co się stało, jeżeli chodzi o to Vice City i akurat ten konkretny odcinek? Nie mam zielonego pojęcia. Nie masz, po prostu dlatego, poleciał, tak? Tak, dlatego to jest właśnie też po części taka, bym powiedział, magia YouTube'a, że nigdy nie możesz się spodziewać czegoś, bo może cię on bardzo, bardzo zaskoczyć. Czyli jak mówił Tom Hanks, nigdy nie wiesz, na co trafisz. Dokładnie. Dokładnie. To myślę, że dalej kolejne pytania będą w drugiej części takie do Was, a teraz troszkę pytań od widzów. Drodzy moi oglądacze, pamiętajcie, że ostatnie pytanie od widza, czyli czwarte, jest zawsze na śmiesznie, także myślę, że drugą część autografu warto obejrzeć, bo te na śmiesznie pytania od widzów będą w drugiej części. Trolololo. No i teraz, Maćku, pierwsze pytanie od widza. Zapomniałem, a obiecałem, to znaczy obiecałem, że zrobię niespodziankę. Bo wiecie, no, bo ja mam... widzisz. No, to miało być tak na początku, ale to dobrze, bo zobaczymy, czy ogląda całe. Dobrze. Droga moja, teraz uwaga, będzie śmiesznie. Anonimko. Ja pozdrawiam zawsze trzy osoby pierwsze, które napiszą w komentarzu, że chcą być pozdrowione, ale to tylko na odcinkach epizodycznych, takich normalnych z kwadratowej oazy. Nigdy w życiu nie pozdrawiałem tutaj na autografach, ale to będą takie specjalne pozdrowienia, bo anonimka ujęła mnie i masz ode mnie pozdrowienia i myślę, że Maciek i Wojtek też pozdrawią anonimkę. Oczywiście, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Całujemy gorąco i przesyłamy buziole. Zobacz, jakie masz fajne pozdrowienia. Haha, to mam nadzieję, że zrobiłem ci małą, fajną, miłą przyjemność. Dobra. Tak. To teraz tak. Maćku, pisze Aleksandra, hashtag team undecided. O! Maci mam zamiar do ciebie, w nawiasie kiedyś, wysłać paczkę, ale boję się, że kupię ci coś, czego nie lubisz. Dlatego... Lubisz słodycze z Anglii? Lubię wszystko. Lubię wszystko, nie gardzę żadnymi słodyczami. Ja jestem ogromnym łasuchem i myślę, że moi widzowie doskonale to wiedzą, kiedy wysyłałem mi paczkę z łakociami. Ja jem wszystko, dosłownie wszystko, każdy słodycz na słono, tak zwane, czyli wiecie, jakieś chipsy, paluszki i inne przekąski. Jasu, ja niczym nie gardzę, uwielbiam, wiem, że mój tyłek rośnie cicho i bezszelestnie. Trudno, kochajcie mnie. No tak. No dobrze, także... to teraz będzie pytanie do Wojtka od widza, czy Wicki, zaraz zobaczymy, kto to jest. Czy ja się mogę tylko wciąć? Nie. Dobra, może oczywiście, no może żartowałem. Powiedz mi, czy podoba ci się taki charakterystyczny wzór na tej mojej budowli z innego typu szkła? Zobacz. No wyjrzyj za tej tam twojej konstrukcji gramatycznej. Ja oczywiście nie zapytałem, co budujecie, ale myślę, że to już teraz trochę widać. A u mnie nie do końca, u Maćka będzie, u Maćka widać, ale u mnie to... Ja bym powiedział odwrotnie, że u ciebie widać, u Maćka nie. Tak? No przecież to kopytka widzę ewidentnie. No dobrze, ale to wiesz, to że kopytka to nie znaczy, że wiesz, wiadomo, kopytko. Co to do końca będzie. Ta reklama, nie? Co pan mi tutaj napisał? Kopytko. Kopytko. Super były te reklamy. Tak, dobrze. To był chyba kabaret... jak on się... O, panie, nie pamiętam. Mumio. Mumio, tak. Dobrze, Mumio. Tak. Definitywnie zobaczcie sobie, bardzo was proszę, bo to naprawdę bardzo fajne, tylko to trzeba mieć takie poczucie humoru, no, wygwintne. Mumio, kawa, kawusia, moja kawa, kawusia, pani Goździkowa, proszę. To trzeba zobaczyć. Jak koniecznie, się skończyła wełna, to ja mogę sobie z kreatywa wziąć? Nie, możesz sobie zrobić normalnie, to znaczy bierzesz sobie jedną wełnę. A, czekaj. A tu wiesz, że mi nie wystarczy, tu nie ma tyle parnika. To znaczy, nie. Bierzesz sobie jedną wełnę. Tą. No. Zbóż sobie tą różową. A, dobra. No. Dobrze, i teraz masz tutaj taki, nauczę cię, Energy Condenser, tą skrzynkę. Widzisz? Aha. Tak, i teraz włóż sobie tam na samą górę wełnę.
Aaa, w ten sposób. I ona okay, teraz się dobra. Powiela. A ja ci tutaj dołożę emeraldy. Dobra. Dobrze. Tylko tej wełny, tej wełny będziesz miał oczywiście już teraz w albo nieceruzularne słowo, albo bardzo dużo. Mhm. No więc tak. Znaczy nie, to może ja sobie kraknij sobie. Krak, dobra. Jeżeli ty tam, bo wiem, że gdzieś czasem nasze odcinki tam ci przelatują przez twojego YouTube'a, wiesz, że my czasem, w sensie Wojtek kraczą u mnie. Prawda. Od widza dla Wojtka. Nana Banana pyta. Jej! Super natural, serduszko. Oglądałeś wszystkie sezony? To było pytanie tak. O te seriale, które oglądałeś. Tak, to jest właśnie serial o takich właśnie dwóch braciach, którzy tam polują na różne zombie, wampiry, duchy i tak dalej, i tak dalej. I tak jestem tego wielkim fanem i każdy epizod, który wychodził teraz, przynajmniej na razie, bo kiedyś to było tak, że pamiętam w jedne wakacje obejrzałem chyba 8 sezonów. Mm-hmm. Z napisami i ze wszystkim. Co wy tam robicie? Jak się rozmnaża szkło, bo mi zabrakło tego jednego. Masz tutaj takiego energy kondensera, nie? Zawsze musi wpierdzieć, Maciek, jest, halo. Przepraszam. Halo. To teraz włóż sobie to szkło na górę. Dobra, o jedzie. Widzisz? I działa. Ale dziękuję. I to jest nie czytowanie, tylko to są mody. Mody. Fajnie. Mody. O, super, dziękuję bardzo. Drodzy mody nie moi. Tak, dobra, lecimy. Mhm. No, to wracając do właśnie Supernaturals, to właśnie obejrzałem te właśnie 8 sezonów wakacje. No i potem już oglądałem wszystko na bieżąco tak jak to wychodziło i tu też jest tak ciekawie dosyć, bo oglądałem dwukrotnie każdy odcinek, który wychodził. Pierwszy z napisami angielskimi po prostu, bo ja niestety jak ktoś do mnie coś mówi, to czasami tak szybko mówi, że nie nadążę sobie to gdzieś tam w głowie ułożyć, a potem oglądałem jak już wyszły polskie napisy, także jakby dwa razy oglądałem każdy odcinek tych nowych, którzy właśnie wychodzili. No, po prostu tak to. Dobrze, to teraz pytanie do Maćka. Będzie jestem! Od widza czy widzki, zaraz zobaczymy. Naprawdę? To czasem ciężko stwierdzić. Po Niku, tak. Emciak Kuhiki, czyli Kushiki może. Może. W ostatnim odcinku... bo to było... To była taka może prośba, ale ja zrobiłem z tego pytanie. Okej. Okay. Bo było napisane, w ostatnim odcinku spał w mcie wszystkie bossy przy domku. A ja napisałem, w ostatnim odcinku spał w mniecie wszystkie odcinki przy domku. Queen King, Mobzilla, Kraken. No to Madzia. Plan na ostatni odcinek już mamy tak naprawdę. Pozdrawiam Madzię. Tak, pozdrawiam Madzię bardzo serdecznie jeszcze raz. Więc teoretycznie wiemy jak to będzie wyglądało, wiemy kiedy ten odcinek też się pojawi i co się w nim wydarzy, także musicie czekać cierpliwie, żeby nie spoilerować i nie zdradzać. Dobrze. Tak. Postawiłem ci tu takie dwa pachołeczki. Jakie pachoły? Ja nie chcę pachołów. Ale musisz mieć. I teraz dobrze. To drewko też byśmy zbili, niestety, bo tutaj muszę zrobić wam takie pewne coś, ale ja potem to... Ja wiem, awatary. Tak, kurczę, chciałem to powiedzieć na drugim odcinku, tak. Ale dobra. Aha, no ja jestem też znany z tego, że czasami po prostu za bardzo zaspoileruję. Tak, bo biegam przed szereg. No cóż, ale myślę, że tutaj już było widać, zobaczcie, mamy takie painting canvas. Dobrze mówię, painting canvas. Peytin. Peytin. No bo ING jest nosowy, czyli jak ja myślę, że nie King. Painting. King. Painting. Dobra. Tak. Andes bawił, czy proszę bardzo? Tak, także mamy takie coś i tutaj będziemy sobie stawiać. Ja to powoli tutaj będę robić i przeplatać w międzyczasie pytanie. No więc w tym momencie kolejne pytanie do Wojtka będzie. To ja może polecę tam do Wojtka jak pytanie. Kurczę, dużo latania jest między wami. No, lataj, dobra. Lataj dzisiaj. Lata. Miałem ci mówić, że tam brakuje właśnie jednej krateczki, ale widzę, że sobie pamiętałeś o tym. Tak, spokojnie. De Jalo 50 pyta. Jakie rady dałbyś początkującym youtuberom? To było pytanie 2 lata temu, ale no, było. Jakie dałbym rady początkującym youtuberom? Ja w zasadzie też bym chętnie usłyszał.
Przede wszystkim najważniejsze to po prostu być sobą. Nie grać kogoś, kim się nie jest, bo to czasami widać bardzo, że ktoś robi to na siłę i to tak na dobrą sprawę nie jest ta osoba. To tak jak mówię, być sobą przede wszystkim, być też jakby, nie myśleć, w sensie może tak, wiadomo, że na YouTubie można zarobić. To wiedzą wszyscy od dawien dawna. Ale nie zaczynać od tego, prawda? Nie zaczynać od tego i się na tym nie skupiać, czyli nie nastawiać się od razu na takiej zasadzie, że dobra, wrzucę sobie pierwszy film, zarobię na nim, nie wiem, $1000 i będzie super fajnie, bo tak się z reguły nie da na YouTubie zacząć. Chyba że ma się bardzo dobry pomysł i to faktycznie już od pierwszego filmu można gdzieś tam zajść, ale no wiadomo, jest... A dziękuję Ci bardzo za komplement. Tak, tutaj też mówię głównie też o tobie, bo na pomysł bardzo fajny wpadłeś i, jest to bardzo fajne. Ja to wymyślałem przez 2 lata, to znaczy wymyślałem, no, od 2 lat myślałem o tym, czy założyć kanał, czy nie. I mówię, no muszę mieć jakiś taki pomysł, który będzie takim, którym kompletnie nie ma. I po drugie takiego, którego nie da się podrobić. Wiesz co? Akurat kwadratowych autografów no nie da się podrobić, bo ja zacząłem, tak, nie? W obecnych czasach jest bardzo ciężko zrobić coś, czego jeszcze nie było na YouTubie. No jest, wiem. Tak. To fakt, to jest bardzo ciężko. Jest to. Tak. Jest to. A mnie się wyszło i udało. Dobra. Dokładnie. Tak. Dokładnie. To teraz będą pytanka. Te 1000 pytań wymyśl... Co? Napisałem sobie 1000 pytań. No, jak to powtarzam, widzę, mamusia bardzo mi wciskała do głowy, żeby to robić zawsze ręcznie, a nie na komputerze, także ja mam to na kartce napisane, te 1000 pytań. Ale ja też Ci już mówiłem, jak rozmawialiśmy trochę bardziej prywatnie. Tak. Że ja, jak na przykład zapisuję sobie, że nowa seria wchodzi, czy ogólnie grafik tygodnia, ja mam wszystko w zeszycie. Ja wszystko sobie zapisuję, co, kiedy, jak, a nie takie, wiecie, nie takie YOLO. Powiem Wam, widzowie, że bardzo, bardzo w ogóle fajne osoby prywatnie do super miłe, super fajne, tak, dobra. Tyle. Wtrącam. O Boże, to było chyba o nas? Wtrącam, chyba tak. bo raczej znam się na ludziach i daję łapkę w górę. O. Jej! O. Dobra. Pierwsze pytanie... inaczej, to zrobimy tak, że 5 pytań dla jednego, 5 pytań dla drugiego. Kto chce zacząć? Ja. Obojętnie. Dobra, ty! Obojętnie, ja. Dobra. Proszę bardzo. Zaczynam. Proszę bardzo. No, losuj numerek. No wiem, właśnie myślę. 88. 88. 88 pytanie, jak to ciemno mam, o Boże. Twoja najlepsza wymówka? Najlepsza wymówka, ale w jakim kontekście? No właśnie, próbuję się doczytać. Na przykład, by nie zmywać. Mam zmywarkę. Dobrze. Jakowicz! Po prostu. Najlepiej. To drugie pytanie. Super, to było dobre. To lubię. To. Oczywiście, drodzy widzowie, to jest absolutnie nieprzygotowane. Chłopaki nie chcieli wcześniej słyszeć pytań żadnych. Nie. To lecimy na YOLO. Lecimy na YOLO. Tak jest najlepiej. U mnie zawsze tak będzie. A jak nie będzie, to wam powiem, że tak nie było. Tak. Dobra. Drugie pytanie. Jestem uczciwy. No staram się być. Maciek, wybierz mi jakieś pytanie. Nie! Maciek będzie wybierał sobie. Wojtek wybiera. Ja też wybiorę jedno. No dobra, no to jedno. No to Wojtek bierze pytanie... A w sumie luźna seria. Bawimy się. Wojtek bierze pytanie 123. Ale wiecie, że jeszcze drugi odcinek? A no wiemy. Za szybko budujecie. Jak? Naprawdę? 123. Szybko buduje Wojtek. Nie, właśnie ten. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec, ja jeszcze nie skończyłem. Ulubiony rodzaj muzyki. Tutaj jest takie pytanie. O, Wojtku, mam nadzieję, że wspomnisz tutaj, dzięki komu masz dobry smak muzyczny, gust. Teraz zaczyna się. to znaczy tak, ja nie jestem fanem żadnego gatunku, tak jakby. Nie mam specyficznie nastawionego sobie, że, a nie wiem, słucham tylko rocka, słucham tylko popu, słucham tylko muzyki klasycznej. Tylko, że ja z reguły wychodzę z założenia, że słucham zazwyczaj to, co wpadnie mi w ucho i gdzieś tam zostanie. To może być różnie, to może być rock, pop, nieważne. Muzyka po prostu, która wpada w ucho. Dobrze, to kolejne. 10. Po prostu, oczywiście pamiętajcie, możecie do 1000, 10 jest z gwiazdką.
Oho! Około 50 pytań tutaj jest gwiazdką, czyli są troszeczkę trudniejsze. Oczywiście możecie sobie zamienić, jak wam nie podoba się, no wiadomo, ale... Tak, i oczywiście no. Ja jak zwykle, ja jestem też teraz do tego znany, że ja zawsze muszę sobie wszystko utrudnić. Tak. Czego boisz się najbardziej? Czego boję się najbardziej? Oho. Igo, Jasu, zagiąłeś. Bo to jest bardzo trudne pytanie. No właśnie, dlatego z gwiazdką. Co się najbardziej boję? Myślę chyba, że to wszyscy gdzieś tam mają i chyba najbardziej boję się samotności. O. Że wiesz, absolutnie to... tego nie mamy. Mógłbym być kompletnie sam, bardzo się dobrze sam bawię ze sobą. No nie, ja tak nie mam, jednak ja muszę gdzieś tam mieć jakiś kontakt z ludźmi i ten, więc jakby mi nagle zabrakło YouTube'a, czy Maćka, czy całej mojej ekipy, czy wiadomo. Rozumiem. To chyba nie dałbym rady. Także ja na bezludną wyspę to tylko z kimś. Aha. Bym po prostu chyba umarł tam gdzieś w połowie. Dla mnie bezludna wyspa taka miesięczna to wręcz super wakacje, tak powiem. Bo wtedy jest tak, ojej, mogę wreszcie spokojnie myśleć. Dobra. To kolejne. Tysiąc. Tysiączne pytanie, czy tysiączne. Tysiączne, dobra. Tysiączne. A ja nie muszę patrzeć, bo to było już wiele razy, więc masz złotą rybkę i ona spełnia jedno, ale każde jakiekolwiek marzenie wybierz najlepiej jak się da. Marzenie? Znaczy każde wszystko spełnia, cokolwiek sobie zażyczysz, to ona spełni to, tylko jedno. Poproszę jeszcze milion tych życzeń, tak, no poproszę nieskończenie wiele życzeń, bardzo dobra odpowiedź. Znaczy powiem tak, nie bądźmy tacy banalni, bo to raczej każdy by powiedział. Ale to jest najlepsze pytanie, nie, bo potem masz każde dalej. Tak, tak, ale wydaje mi się, że chyba jeżeli tak, nie biorąc pod uwagę tego, że następne, to chyba taka naprawdę porządna podróż dookoła świata, żeby zahaczyć każdy możliwy zakamarek świata. Czyli z 5 lat. Tak mi się, no to może być nawet 10, ale żeby po prostu, nie wiem, wszędzie zajrzeć, tak? To kolejne, ostatnie tu w tej serii. 666. A, no to też nie muszę. Czy chciałbyś być bardzo, bardzo, bardzo obrzydliwie bogaty? Tak mega obrzydliwie. Nie. Bo pieniądze na szczęścia nie dają. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Też nie muszę, co? Patrzeć na to, co to za pytanie, bo też już było po pierwsze, po drugie wiem dokładnie, co chciałem mieć pod 666 akurat. Czyli właśnie obrzydliwe bogactwo, co jest bardzo... Nie skończę tematu. Nie skończę tematu. Maćku, wybieraj 5. Pierwsze. Pierwsze. Najbliższe drzewo, które rośnie za oknem u ciebie. Kasztan. Bardzo ładnie, kolejne. I wierzba. Kolejne. No to ja bym chciał tak... 999. O, to też było, ale zapomniałem co to było, zaraz. Chyba fajne. Chyba to było fajne. A, to Madzia też wybrała to, akurat. Tak? O, służba mundurowa, do której masz największe zaufanie. Jasu, zabijesz mnie. Co zrobiłeś? No bo, kochany mój. Nie. Wiedziałem. Przecież ja wiedziałem, że on coś odwali. Ja nie wierzę, no to jest właśnie Maciek. No. O, ale działa już. No, to jest służba, do której mam największe zaufanie mundurowa? O kurczę, powiem ci, że jest to strasznie ciężkie pytanie, bo ogólnie mówi się, że policja w Polsce nie daje w ogóle rady i jest pożoga i porażka. Ja ci tylko podpowiem, że wiele różnych jest mundurów, nie tylko 3. No ja właśnie wiem. Dobra. I teraz szczerze? No. To ja... Tylko szczerze, ze mną tylko. Tylko szczerze. Może nie mam jakiejś tam może swojej ulubionej jakiejś tam służby mundurowej i powiedzmy, że mój poziom zaufania jest jednakowy dla każdej, czyli ufam do pewnego momentu. Jeżeli nie usłyszę gdzieś tam w wiadomościach albo gdzieś na żywo nie zobaczę, że wzięli nerkę. Tak, dokładnie. Więc widzowie moi już wiedzą, jaka jest moja. Moja to są panie woźne. O! Prawda? Panie woźne? No służba mundurowa, zawsze super są woźne, nie? Bardzo mi się dobrze żyło z każdymi woźnymi. Tak. To mi też. No. Dobra, kolejne. No to ja wybieram. Ja wybieram. Aha, ty. Aha, no dobra. 69. Aha. No tak. Czy potrafiłbyś zrobić szalik na drutach? Nie, w życiu.
nie ma takiej opcji. Ja nie mam w ogóle, ale to Jasu, w ogóle, przewogóle zdolności manualnych, żadnych. Po prostu żadnych. Ja nie potrafię rysować. Nie potrafię zrobić nic tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakieś dzierganie, potrafię, tylko w swoim stylu, się mówi. Wyszywanie. Ambecystyczny. Tak, ja, tak. Także, no, średnio by to było. Myślę, że bardziej bym się pokaleczył. I tyle by z tego wyszło i bym nie mógł potem nagrywać, no, bo bym nie mógł grać. Drodzy widzowie, delikatny spoiler, bo ja widzę, że tutaj chłopaki bardzo szybko budują, także w następnym odcinku będzie kończenie budowli, ale także skoczymy sobie jedną 180 i chłopaki będą mnie uczyć 180 na kratkę w górę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To teraz sobie naprawdę? No. Proszę cię, mi to wychodzi raz na 10. Dobra, to jeszcze dwa teraz pytanka i koniec części pierwszej. Dobrze, więc pytanie numer 485. Czy 485 coś dla ciebie znaczy? Nie, no dobra, żartuję. Nie. Nie, no to nie to pytanie, ale gdzieś jest ukryte takie. Właśnie takie. 485, wertuj, a Jasu te kartki. 485 z gwiazdką. Wymień trzy swoje zalety. Trzy swoje zalety? Tak. Jestem cholernie szczerą osobą i mówię otwarcie o wszystkim, o czym myślę. Bo ładnego mam skina? Cudownego. Jest po prostu tak podstawowy jak nigdy. Czyli na przykład... taki miał być, wiesz, po prostu chciałem tylko zmienić krawat i tak. Tak myślałem właśnie. Wiesz co, niektórzy uważają moją szczerość za chamstwo, ale to nie jest chamstwo, po prostu to jest szczerość. Nie uznaję półśrodków tak naprawdę właśnie w tym i wolę powiedzieć coś komuś od razu, niż gdzieś tam ściemniać po kątach. Wojtek o tym najlepiej wie na przykład. Jedna, druga. Więc tak, zaleta. Jestem mega otwarty na poznawanie nowych osób, dogaduję się prawie z każdym, nie mam z tym w ogóle problemu. Jestem mega kontaktową osobą, tak generalnie. Zapytam, byłeś kiedyś na Woodstocku? Nie, to nie jest impreza dla mnie. Dobra. Zupełnie. Nie odnalazłbym się w błocie i w bagnie. Wiem, że taki jest stereotyp. Jest stereotyp, jest. Moi znajomi tam jeżdżą i wysyłają fotki właśnie, jak coś tam robią. Taki, nie dałbym rady. O, jaka ładna! Tak. Wojtek, to prawie jak andecyzm. Oczywiście możecie wyjechać za kratkę, wiadomo, bo teraz już... Jestem na linii, więc No wiem, ale... Tak właśnie, żeby... Także spokojnie. Tak. Trzecia zaleta. Nie będę się tego tak bardzo trzymał jednak. Myślałem, że na początku te 20 na 20 takie no, musi być, ale no nie, no już bez jaj. Spokojnie, mieszczę się. Dobra. I jeszcze jedna. Długo rozmnaża? To się coś zbugowało, Jasu. Jak to długo się rozmnaża? No zobacz. No bo to jest, się długo rozmnaża. No bo to ma dużo to EMC. Widzisz, nie skończy tak szybko. A co, nie ma bloków stali? Nie wiem. W sensie ja sobie stwierdziłem, że sobie... A jest bloków stali, dobra, mam. No jest tego na pewno dużo bardzo. 2000, dobra, no dobra. Halo. No, patrzę, chciałem ci przedłużyć, a ty to zepsułeś. To zbudujesz tutaj jeszcze bardzo ładne jeziorko z kaczuszką, dobra. Tak. Jeszcze dobra. Jedna zaleta. Ostatnia. Jeszcze jedna zaleta. Myślę, że Wojtek to potwierdzi, że jestem, staram się być mega punktualny i zawsze dotrzymam jednego słowa. O, jak fajnie, bo ja też. Oj tak. A widziałeś strusia? Nie. Tutaj jestem, przy strusiu. Chodź zobacz strusia. Gdzie? No co ty? No. U nas też takie chodziły, no, na modnych. Dobra, no, i ostatnie pytanko. Ostatnie pytanko, niech to będzie numer 745. 745. A to jest dalej już. A widzisz? Ile tutaj musiałem się upisać? Wiecie, jak trudno napisać 1000 pytań? A, no ja się domyślam. 745. Ryba zwykła, normalna, czy filet? Łopanie, szczerze, ja tak średnio za rybami, jeżeli już mam być szczery. Znaczy już ewentualnie to filet, na pewno. Tak, nie jestem mega fanem, ale jeżeli jestem nad morzem, to taką wędzoną makrelką nie pogardzę w życiu i preferuję rybę surową w sushi. Totalnie. Tak. Ja jestem suszożercą i uwielbiam sushi w każdym wydaniu, z każdą rybą, ze wszystkim. Nigdy w życiu nie jadłem sushi. Polecam. Jak na przykład Jasu bardzo nie lubię krewetek, w sensie no nie smakują mi tak, jakbym miał sobie na obiad zrobić. Tak krewetkę w sushi
Bardzo chętnie. Tak. Chodźcie sobie, stańmy na chwilkę tutaj blisko, blisko. Tak, będzie tak. No. Stoję. No tak. Tak, o? O, dobra. Koniec części pierwszej.